wyszliśmy właśnie z budynku Ministerstwa Rolnictwa, gdzie złożyliśmy petycję podpisaną przez prawie 15 tysięcy osób dotyczącą mielenia żywych kogucików. W Polsce każdego roku 37 milionów tych zwierząt jest zabijanych tylko dlatego, że urodzili się samcami i nie znoszą jaj. Protestujemy i wnosimy o to, żeby zakazać w Polsce maceracji, czyli mielenia żywych kogucików oraz gazowania tych zwierząt. Zaapelowaliśmy do ministra, żeby Polska wdrożyła metody rozpoznawania płci już w jajkach, żeby zwierzęta nie musiały przychodzić na świat tylko po to, żeby zostać zmielonymi żywcem. Dziękujemy wszystkim za podpisy i za wsparcie tej akcji. Zachęcamy, żeby obserwować dalsze działania tej kampanii na stronie Stop Klatka.